Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. 1, 2, 3. Sportowa energia. Naszymi gośćmi będą Tomasz Biesiadecki, dzień dobry. I Ania Dzięba. No i może zacznijmy od tego, jak zaczęła się wasza przygoda ze wspinaczką. Góry to było coś takiego, co pamiętam no, od dzieciństwa już, tak? Gdzieś tam mi w życiu towarzyszyło. No i gdzieś to wspinanie tak krążyłam koło tego wspinania, jakieś inne sporty uprawiałam, ale jakby w pewnym momencie zdecydowałam się pójść na ściankę wspinaczkową. To było no, już ładnych parę lat temu. No i tak bardzo mi to wciągnęło, tak? No zakochałam się. To mnie coś innego tutaj przyciągnęło, czyli praca. Szukałem pracy, jak byłem w liceum i kolega, który akurat był asekurantem na krakowskiej ściance, zaproponował mi pracę na recepcji na tej ściance. Po jakimś czasie ta praca przerodziła się też w treningi spinaczkowe, potem zacząłem takie treningi prowadzić, no i tak jest do tej pory. Myślę też, że wspinaczka to jest coś, co może być wspólnym mianownikiem dla dzieciństwa wielu z nas, bo każdy z nas wspinał się czy to na drzewa, czy to na jakieś inne niebezpieczne miejsca, do których rodzice na pewno nie chcieliby nas zaprowadzać. Czy takie coś może być dobrym wstępem do profesjonalnej wspinaczki? No na pewno jakoś tam rozwija, prawda? Generalnie wspinanie rozwija jakby wszystkie partie mięśniowe, więc jakby no jest to ruch całego ciała, który na pewno gdzieś tam będzie procentował później, jak tak naprawdę jak będziemy każdy sport uprawiać, tak? Jak tam za młodu, za dzieciaka się ruszamy, biegamy po podwórku, no to na pewno łatwiej nam będzie później coś sportowego robić, niż jak będziemy siedzieć przed komputerem na przykład. Czy trzeba przyjść z jakimś obszernym doświadczeniem, czy wszystkiego można się nauczyć na miejscu, już oczywiście po odbyciu tego szkolenia, o którym wcześniej wspomnieliśmy? Można przyjść totalnie zielony, pierwszy raz nie mając zielonego pojęcia o tym wspinaniu. No i tam właśnie operator ściany wszystko nam pokaże, tak? Na początek w ogóle jak się poruszać po tej ścianie, tak podstawowo. Właśnie to, co wcześniej Tomek wspominał, zasady asekuracji, jakie mamy, tak? Jak po prostu bezpiecznie spędzać na tej ścianie czas. To jest trochę tak, że osoby, które na przykład chciałyby spróbować albo coś, mają takie stereotypowe widzenie, patrzenie na tą spinaczkę, na podstawie których się pojawiają pewne lęki. Na przykład, nie wiem, ktoś powie, że o, ja jestem za ciężki, przecież ja się tam nie utrzymam, nie wejdę do góry, bo nie wiem, bo właśnie jestem za ciężki na ten sport. No to już nie jest prawda, bo z naszego doświadczenia wynika, że osoby o każdej posturze tak naprawdę mogą się spinać, a przede wszystkim spinaczka może zachęcić do tego, żeby ewentualnie zadbać o swoje ciało na przykład, bardziej niż do tej pory. Ponieważ oprócz tego, co widzimy, prawda, tam na filmach czy na zawodach, spinaczka to nie jest tylko spinanie po ścianach. To jest cały szereg przygotowań, jak już, prawda, chcemy się tym zająć jakoś bardziej na poważnie. To jest szereg przygotowań i siłowych, praca na siłowni, prawda, tak naprawdę nad każdą partią ciała, ponieważ podczas spinaczki całe ciało nam pracuje. Więc to naprawdę jest super opcja, żeby sobie to sprawdzić. Też się można przełamać, na przykład, nie, myślisz, że masz lęk wysokości. Wyjdziesz na górę, serio zobaczysz, że masz lęk wysokości, ale jakoś ta spinaczka bardziej cię będzie ciągnęła niż ten strach. I pokonujesz swój kolejny lęk, no nie? To jest właśnie taki super sport, żeby samemu siebie sprawdzić i też zmusić się tak naprawdę do pokonywania różnych barier, które do tej pory mieliśmy i myśleliśmy na przykład, że są nie do pokonania. Też często się wydaje, że są po prostu za słabe na to, bo to muszę na rękach wejść, tak? Gdzie mam za słabe ręce. To często właśnie dziewczyny tak mają, że przychodzą i że gdzie one w ogóle mają, przecież one tak słabe ręce mają, że to nigdy nie wyjdą, nie? Tylko, że jakby wspinaczka nie polega właśnie na tym, że mamy na tych rękach się wyciągać, tylko mamy się jakby nauczyć się własnego ciała, tak? Tego ruchu wspinaczkowego, który no niekoniecznie musi być siłowy, trudny. Wspinaczka jest bardzo uzależniająca. Jesteście na to żywym przykładem. I co was najbardziej w tym pociąga? To też jest troszkę tak, że wspinanie, jak już zaczniemy się tak wspinać, to się robi takim troszeczkę sposobem po prostu na życie, na spędzanie wolnego czasu, na spędzanie wakacji, tak? Bo okej, przychodzi na tą ścianę wspinaczkową na początku, ale potem gdzieś chcemy czegoś więcej, wychodzimy z tej ściany, tak? No to jedziemy w skałki, tak? Ze skałek jedziemy gdzieś w góry, tak? Więc to jakby całe takie życie w sumie troszeczkę takie, znajomi, pasja, tak się buduje po prostu, tak?
te emocje, które mamy w sobie po prostu podczas tego, gdy się spinamy, one tak naprawdę są niepowtarzalne. I to zależy oczywiście w jakim miejscu, no nie, ale na miarę każdego, czy to jest ścianka sztuczna, czy to jest ściana po prostu w skałach, to też może po prostu uzależniać te emocje, to co wtedy czujemy, to, że za chwilę osiągniemy coś, czego na przykład inne osoby na przykład nie osiągną, no nie? I że możemy potem progresować. Cały czas to nas nakręca. No i tak jak mówiła Ania, potem to już się staje takim troszkę sposobem na życie. Ile mniej więcej czasu potrzeba, żeby właśnie ze ścianki przejść na wspinanie się po takich skałach faktycznie w terenie? Znaczy to też tak ciężko powiedzieć, ile czasu. Bardziej chodzi o to, żeby po prostu zdobyć to doświadczenie, tak? Żeby po prostu wiedzieć jak po prostu się, jak się wspinać, tak? Jak asekurować, znać te wszystkie operacje linowe i wiedzieć, jak to robić bezpiecznie, tak? Taki kurs teoretycznie trwa 5 dni, ale też warto na pewno pójść na taką ściankę wcześniej, troszkę się pospinać, żeby też wiedzieć, jak się po prostu w tym pionowym świecie poruszać, tak? Bo jeżeli pójdziemy nawet na taki kurs i totalnie nie będziemy wiedzieć, jak się poruszać, no to też to wspinanie, myślę, że też nie dostarczy nam tyle frajdy. Bo po prostu utkniemy gdzieś na początku i właśnie nie będziemy wiedzieli, co zrobić, tak? Nawet jeżeli będziemy wiedzieli teoretycznie, że tu jak się zawiązać, jak asekurować, no to już niekoniecznie jak się wspinać, tak? Więc na pewno fajnie sobie troszkę na taką ściankę pochodzić, żeby się nauczyć jakby tych podstaw. Gdzieś tam później może pomyśleć o jakimś kursie, który nam pokaże, jak się bezpiecznie wspinać już w terenie. No i potem może sobie działać na własną rękę. Czy związane są też ze wspinaczką jakieś mity, stereotypy, coś, co może zniechęcać ludzi, a co mija się z prawdą? No właśnie to, co ja wcześniej chyba powiedziałam, to właśnie, że jestem za słaby, czy tam za słabe ręce mam, to właśnie dziewczyny tak często mają, że takie słabe ręce, to gdzie tam tej ściany będę się trzymać, tak? To jest taki mit, ponieważ spinamy się na nogach. A tak powinniśmy przynajmniej. No, zdarza się, że ktoś nie wspina się na nogach i nie da się przekonać, żeby... Znaczy tak naprawdę dużo trudniej jest nauczyć na początku silną osobę, która po prostu ma silne ręce, gdzieś na siłowni chodziła, coś innego robiła. Dużo trudniej taką osobę jest nauczyć wspinaczki takiej technicznej niż po prostu słabą osobę, która ma słabe te ręce, bo ona będzie, no będzie musiała bardziej sobie pomagać tymi nogami po prostu i się nauczy wspinać poprawnie. Jaki jest taki odpowiedni czas, żeby generować mięśnie po wspinaczce? Znaczy to zależy, tak? Zależy, co będziemy robić na takim treningu wspinaczkowym. No wiadomo, że można się i pokontuzjować, i przetrenować, także trzeba do tego wszystko gdzieś tam z głową podchodzić i też no, generalnie tak, jak planujemy jakiś trening, jakiś sport uprawiamy, to też musimy oprócz tego, że coś robimy, to jeszcze mieć taki czas na rest, tak? Żeby ten organizm odpoczął. Także no, jest to indywidualne trochę, też zależy od wieku na przykład. Jak szybko się regenerujemy. No jak już jesteśmy starsi, to już troszkę gorzej z tą regeneracją jest. No i też co robimy na takim treningu, bo jak mamy taki faktycznie siłowy, ciężki trening, no to wiadomo, że już potem na następny dzień no raczej nic nie zrobimy, tak? Znalazłem informację o tym, że będzie organizowany specjalny obóz wspinaczkowy. Jakbyście mogli kilka słów o tym wspomnieć? Zdobędą półkolonie, które będą odbywały się na świeżym powietrzu. Tak jak już się mówiliśmy, Kraków i okolice daje nam duże możliwości, jeżeli chodzi o spinaczkę w plenerze. Będą to tygodniowe półkolonie od poniedziałku do piątku. Nie chcemy tutaj szufladkować jakby umiejętności, więc i zapraszamy osoby, które już się wspinały, które już miały z tym doświadczenie, tak samo jak osoby, które... Dopiero chcą zobaczyć, dokładnie, co to jest tak, dokładnie tak. I jakby i te osoby, które są pierwszy raz, nauczymy od podstaw. Osoby, które już miały styczność, to będziemy po prostu dalej prowadzić. Też fajnie, jeżeli w grupie jest jakiś taki dysproporcja, wtedy ta grupa, która zaczyna sobie szybciej dogania, po prostu też widzi swój progres szybciej. Także będą to zajęcia spinaczkowe. Oprócz tego oczywiście, jako że to są dzieci, to jest młodzież tak naprawdę już, chcemy też zapewnić tutaj przestrzeń po prostu do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, gry terenowe pewnego rodzaju, podstawy może survivalu i to wszystko fajnie sobie skompresujemy w jednym tygodniu w postaci właśnie półkolonii spinoteki. Ten okres covidowy tutaj jakby była szeroko pojęta izolacja, wpłynął też na tak naprawdę właśnie rozwój ruchu u dzieci.
Więc to też jest fajna opcja, żeby po tej przerwie takiej dużej wrócić na to świeże powietrze i nauczyć się z powrotem spędzać czas, nie na przykład przed komputerem, tylko jednak na polu. Dużo porozmawialiśmy sobie stricte o tematyce wspinaczki, a może skierujmy się bardziej w stronę wspinoteki i co możecie zaoferować i jak wygląda wasza działalność tak generalnie? Cel wspinoteki, nasz cel to jest tworzenie przestrzeni dla osób, które chciałyby zacząć przygodę ze wspinaczką. Też, które na przykład nie wiedzą w ogóle, że mają taką możliwość, na przykład pokazanie, że ten sport jest tak naprawdę dla każdego i dla dzieciaków, i dla osób dorosłych. Dla młodzieży. Dokładnie, dla młodzieży też. Chcemy też pokazać, że wspinaczka jest bardzo fajnym sposobem spędzania czasu w rodzinie. Rodzice biorą dzieci, idą się spinać, pokazujemy im, jakie mają możliwości, żeby po prostu fajnie spędzać ten czas. Tak, no właśnie takim głównym naszym pomysłem to wspinoteka jest po prostu szerzenie tego wspinania, niekoniecznie pod takim kątem takiego ciężkiego treningu, tylko po prostu jako sposobu jakoś spędzania fajnego czasu. Tak właśnie z rodziną, wśród znajomych, nie tylko na ścianie wspinaczkowej, ale właśnie też w tych skałach, na świeżym powietrzu, tak, żebyśmy po prostu wyszli po tej pandemii sprzed tych komputerów. Jeszcze tylko napomnę, że oprócz tego jesteśmy teraz jakby w trakcie jeszcze dokończenia naszej oferty. Chcielibyśmy też zaoferować różnego rodzaju imprezy na świeżym powietrzu też. Właśnie, żeby w sposób aktywny spędzać na przykład imprezy firmowe, jakieś integracyjne, urodziny. A jakby nasi słuchacze szukali kontaktu, to gdzie was w przestrzeni internetu można znaleźć? W tym momencie można nas znaleźć na Facebooku, wpisać sobie wspinoteka, wyszukiwarkę i wszystkie informacje wyskoczą. W najbliższym czasie zostanie też otwarta strona internetowa o tym samym adresie, więc łatwo będzie do nas trafić. Pewnie też tam na Facebooku będzie to zamieszczone. Dokładnie, także... tak. Też będzie tam na pewno dużo więcej informacji, tak? Tym, czym się zajmujemy i co oferujemy.